początek roku 2014 to doskonały czas na podsumowania, dlatego w naszym studiu witam panią burmistrz Annę Grygierek. Witam serdecznie. Pani burmistrz, rok 2013 za nami. Czy był to rok pechowy, czy szczęśliwy dla gminy Strumień? Myślę, że bardzo pracowity. No, dobrze, dużo rzeczy się udało. Był to bardzo taki rok wielkich planów i można powiedzieć, że też dużych realizacji, bo między innymi zrealizowaliśmy duży projekt Miejskie Centrum Kultury i Rekreacji, gdzie Miejska Gmina Ośrodek Kultury będzie miała nową siedzibę, gdzie zmienia się całkowicie funkcja tego obiektu. Powstaje nowa przestrzeń, która będzie uzupełnieniem już istniejącej oferty, więc naprawdę dużo, dużo pracy było dla mnie, dla mojego zespołu. No i realizacja tego projektu, w tej chwili jesteśmy już na etapie doposażania, planujemy otwarcie teraz w tym roku 2014, więc bardzo, bardzo naprawdę pracowicy, dużo przedsięwzięć i nie myśleliśmy o tym, że to jest 2013 czy 2012, po prostu są zadania, trzeba je realizować i starać się to zrobić jak najlepiej. Czyli z jednej strony ten olbrzymi projekt Miejskie Centrum, a co jeszcze udało się w gminie Strumień w ubiegłym roku? No, wiele rzeczy żeśmy realizowali, ale myślę, że takim dużym też przedsięwzięciem było to, że w zeszłym roku w marcu w gminie Strumień było założenie Polskiej Sieci Odnowy Wsi, gdzie członkami założycielami były gminy z całej Polski, ze wszystkich województw. No, sieć się rozwija, miało to miejsce w marcu, ta współpraca, która tam takie miały początki tej współpracy, no to wiele się w ramach tego dzieje i daje też pewne możliwości na przyszłość. No a tak, no to wiele jest rzeczy, które mieliśmy zaplanowane w budżecie, realizowaliśmy. Każde zadanie, które się planuje, to jest jednakowo istotne, jednakowo ważne, są to pieniądze publiczne, więc staramy się to robić jak najlepiej potrafimy. No i realizujemy to, co zaplanowaliśmy. Polska Sieć Odnowy Wsi. Pani burmistrz, na czym polega współpraca w jej ramach? Polska Sieć Odnowy Wsi powstała po to, żeby właśnie nie tylko szukać partnerów do realizacji różnego rodzaju przedsięwzięć na zewnątrz, ale również się opierać na gminach, które mają coś do zaoferowania, a wszystkie mają, bo w Polsce jest wiele gmin, które działa bardzo prężnie, pozyskuje środki, ma pomysł na siebie i realizuje te pomysły. No i trzeba się uczyć po prostu od najlepszych, podpatrywać, wymieniać się poglądami, ale też chodzi o to, że my jako gmina jesteśmy gminą miejsko-wiejską. No i coraz bardziej te gminy wiejskie zaczynają przypominać dzielnice miast, bardzo się to wszystko rozwija, ale uważamy też, że trzeba gdzieś jednak nie zapominać, żeby ten charakter jednak był, bo nie wszyscy przecież wychowywaliśmy się w mieście, no i dobrze by było, żeby coś zostało dla następnych pokoleń. Pani burmistrz, a co ma do zaoferowania gmina Strumień? Bardzo wiele. Mianowicie, no teraz mieliśmy okazję cieszyć się wspólnie, mieliśmy szopkę tradycyjną już od wielu lat w Strumieniu. No, wymagało to dużego zaangażowania ze strony mieszkańców, parafii. No i właśnie mówiłam też o takiej wyrozumiałości. Szopka się cieszy dużym naprawdę powodzeniem. No, strumieńskie Betlejem już jest rozpoznawane nie tylko w Polsce, ale i za granicą. I cieszę się, że to nie była akcja jednorazowa, tylko to już jest cyklicznie i mam nadzieję, że dalej mieszkańcy będą nas wspierać i tutaj będą się angażować w realizację tutaj strumieńskiego Betlejem. No oprócz tego jest fontanna solankowa w Strumieniu, w parku, która ma bardzo bogate złoża. W związku z bardzo bogatymi złożem tych minerałów, żeśmy wprowadzili teraz również nawilżacze na jej bazie do przedszkoli. No ja mogłabym mówić godzinami, bo ja myślę, że każdy burmistrz czy wójt identyfikuje się ze swoją gminą i tak naprawdę widzimy wiele pozytywnych rzeczy. No i staramy się po prostu aktywizować mieszkańców do tego, żeby też coś próbowali robić na rzecz swojej gminy, swojej dzielnicy, swojej małej ojczyzny. A czy na terenie gminy Strumień jest coś, miejsce, wydarzenie, z którego pani burmistrz jest tak naprawdę dumna? Ja ze wszystkiego jestem dumna. Szczególnie z tych rzeczy, gdzie po prostu jest takie zaangażowanie oddolne. Bo ja zawsze mówię, że realizacja inwestycji to jest jedno, natomiast chodzi o to, żeby te inwestycje żyły, żeby w tych obiektach się coś działo i żeby sami mieszkańcy tak jakby byli motorem napędowym wielu przedsięwzięć. No teraz na przykład mieliśmy wspaniałe przedstawienie w Próchnej, w
centrum wsi, gdzie po prostu no, dwa przedstawienia, a było ponad 600 osób, jeszcze było trzecie robione w Drogomyślu, no to naprawdę sami przygotowywali się ponad 3 miesiące aktorzy, robili to społecznie, chcieli to po prostu zrobić dla innych. No i frekwencja była bardzo duża, zainteresowanie, także no wiele rzeczy jest takich, które po prostu ucieszą. No wiadomo, że też się patrzy na to, po jakich drogach chodzimy, też jest ważna i kanalizacja, i wodociągi, i, no i wiele innych rzeczy, bo tak naprawdę gmina to jest z tego bardzo dużo, od piesków po prostu duże inwestycje, no i każda jest jednakowo ważna, dla każdego jest jakiś tam priorytet. No i chodzi o to, żeby się w tym wszystkim nie pogubić i zrobić to, tak jakoś próbować to ogarnąć, żeby jednak to szło wszystko do przodu. A jakie plany na najbliższe miesiące? No to najbliższe miesiące, no to w tej chwili mamy doposażenie Miejskiego Centrum Kultury i Rekreacji. Także myślę, że koło kwietnia powinniśmy robić otwarcie tego obiektu. Natomiast no, też nam się udało ogłosić przetarg już w grudniu na remonty dróg, bo chcieliśmy uzyskać jak najlepsze oferty, więc już tak naprawdę poprzekazywaliśmy niektóre prace budowy i wykonawcy mogą wchodzić, jeżeli tylko będą odpowiednie warunki. No i przygotowujemy się do pozostałych realizacji zadań, które mamy zaplanowane w budżecie. No też mamy złożone projekty o dofinansowanie zewnętrzne, czekamy z niecierpliwością, jaki będzie efekt. Jaka będzie ocena tych projektów. Zależy nam na tym, żeby generalnie duże inwestycje były realizowane w montażu finansowym właśnie z funduszami zewnętrznymi. No bo wiadomo, jak wszędzie potrzeb jest bardzo dużo, a środków w budżecie mało. Ja zawsze mówię mieszkańcom, że to tak jak i u nich w domu, że chciałoby się, nie wiem, czasami remont mieszkania zrobić, no a trzeba patrzeć na priorytety, co jest na dany moment najważniejsze, niektóre rzeczy mogą poczekać. No i tutaj po prostu również tak jest. Pani burmistrz, czy przedsiębiorcy chętnie odwiedzają gminę Strumień, chętnie zakładają na jej terenie swoje firmy? Może powiem tak, że to wszystko zależy. Natomiast staramy się po prostu wspierać, staramy się skrócić ten okres oczekiwania na wszystkie niezbędne dokumenty, które są u nas w urzędzie przygotowywane. I tutaj staramy się, bo wiemy o tym, że to są dla nas miejsca pracy, są to podatki, także dla rozwoju gminy są bardzo ważni przedsiębiorcy. Natomiast no i mamy kilku dużych przedsiębiorców, no i mam nadzieję, że będą się dalej rozwijać, życzę im z tego jak najbardziej. Ja to mówię, że im jest lepiej mieszkańcom, żeby im się jak najlepiej powodziło, to i tym wiadomo jest lepiej w gminie. Pani burmistrz, a czy możemy wskazać takie gałęzie przedsiębiorczości, które mają się doskonale na terenie gminy Strumień? Znaczy my jesteśmy gminą miejsko-wiejską, więc jeżeli chodzi o przedsiębiorców, to naprawdę to jest bardzo szeroki wachlarz, bo zarówno mamy duży zakład Strumet z ocynkownią, który zatrudnia już prawie że 500 osób, ale również mamy małe zakłady, takie typowe firmy rodzinne i każdy z nich jest dla mnie bardzo istotny, bo jak powiedziałam, po prostu każda działalność gospodarcza, która jest na terenie gminy, jest dla nas bardzo istotna. A jak w tym momencie wygląda ruch turystyczny na terenie gminy? No można powiedzieć, że ten ruch, który jest na terenie gminy, no to jest tak falami. Bo wiadomo, jak była szopka, czy pewne wydarzenia takie cykliczne, które się odbywają na terenie gminy, to w tym momencie turystów odwiedzających jest bardzo wielu. Natomiast poza sezonem, poza tymi wydarzeniami jest ich mniej. Ale tak naprawdę my dopiero też się przygotowujemy do tego, żeby w jakiś sposób stać się troszkę taką miejscowością turystyczną. Wiadomo, że nie możemy konkurować. Jesteśmy tutaj, że tak powiem, w takim miejscu, gdzie jest wiele gmin, które mają bardzo wiele zaoferowania właśnie, jeżeli chodzi o turystykę, ale możemy być uzupełnieniem oferty i raczej w tym kierunku powinniśmy pójść. Odkąd mamy strumieńskie Betlejem i wiele innych takich imprez cyklicznych, które się już coraz większym powodzeniem cieszą, no troszeczkę postaraliśmy się poprawić bazę parkingową. No powstało wiele miejsc parkingowych, ale widać, że po prostu tych potrzeb jest naprawdę bardzo dużo. W tej chwili no jest na terenie gminy, powstają nowe lokale gastronomiczne, pojawiają się dość ciekawe oferty również hotelowe, noclegowe. No, a wiadomo, że to jest bardzo istotne właśnie, żeby iść w tym kierunku. Pani burmistrz, i na zakończenie porozmawiajmy jeszcze o współpracy gminy Strumień z innymi gminami i miastami. No myślę, że tutaj takim świeżym przykładem może być właśnie współpraca, która została zawarta w ramach Polskiej Sieci Odnowy Wsi, gdzie mieliśmy okazję gościć 45-osobową orkiestrę z Gogolina. W ramach tej naszej współpracy były 3 występy, mieszkańcy bardzo się cieszyli, bardzo fajnie to było przyjęte, zresztą no, naprawdę piękny koncert. Ale również współpracujemy z gminami ze strony partnerskimi, jeżeli chodzi o Czechy i Słowację.
No i tutaj tak naprawdę to ta współpraca jest taka największa w tej chwili. Realizujemy wspólnie projekty inwestycyjne, projekty miękkie, ale również są pewne takie projekty, które nie są dofinansowane z zewnątrz, z środków zewnętrznych, ale które już trwają bardzo wiele lat, bo są takie przyjaźnie, które już trwają ponad 10-15 lat. I nadal się ta współpraca rozwija. Mieliśmy Wigilijkę Europejską, jest to już impreza 7 raz na terenie gminy, gdzie mimo tego, że to jest przed świętami, w takim okresie, gdzie wiadomo, każdy ma swoje dość dużo obowiązków i rodzinnych, i zawodowych, to jednak przyjeżdżają do nas i z tego się bardzo cieszę. To znaczy, że chcą z nami być, chcą się z nami spotykać, nie tylko przy realizacji projektów, ale również po prostu poza nimi. No właśnie, a w których obszarach ta współpraca jest taka najściślejsza? Galeria pod ratuszem powstała w ramach współpracy transgranicznej z Żyliną, ze Słowacją. No jest to taki naprawdę, można powiedzieć, sztandarowy projekt, duży, ale również w Parku Miejskim powstało Centrum Szachowe, które akurat był mniejszy projekt. Także każdy projekt, każda inwestycja czy wspólna realizacja jest bardzo istotna, jest bardzo ważna i w gimnazjum na przykład powstała pracownia fizyczno-chemiczna, odremontowaliśmy aulę, także to wszystko zależy od potrzeb i od tego, jakie mają oczekiwania również partnerzy, bo tutaj musimy wspólnie podejmować takie decyzje, w jakim kierunku chcemy się rozwijać. Wiadomo, że duża część to są takie projekty sportowe, kulturalne, też takie projekty, które po prostu pozwalają poznać tą tradycję, historię. Pani burmistrz, czego możemy Państwu życzyć na ten nowy 2014 rok? To myślę, że życzliwości ludzkiej wokół siebie, bo wiele rzeczy by szło o wiele lepiej czasami zrobić, szybciej, sprawniej, gdyby była taka życzliwość i wyrozumiałość z obydwu stron. A czasami się zdarza, że niby myślimy o tym samym, a gdzieś to idzie w innym kierunku, więc myślę, że życzliwości ludzkiej. Życzymy życzliwości i wytrwałości w realizowaniu zamierzonych celów. Dziękuję bardzo. Serdecznie dziękuję za to spotkanie. Moim gościem była pani Anna Grygierek, burmistrz Strumienia. Dziękuję.